O, w końcu koniec tej pracy. Ile można pracować? Dobra, zamykam tą kasę i wychodzę. Dobra, muszę jeszcze zadzwonić w jedno miejsce. No, siemanko, siemanko. Wiesz co, już wychodzę właśnie z pracy, idę do ciebie, także nie wiem, no tak myślę, że za 5 minut powinienem być ogólnie na miejscu, także lecę już. Ła, O co nie! tu się stało? Jak pani jeździ? Co pani Przyjechała zrobiła? Nie mogę teraz. Ja nie mogę teraz wstać, nogi mnie bolą. Co my zrobimy? Niech pani dzwoni na policję, na pomocy! karetkę, gdziekolwiek. Ła, Już moje dzwonię. nogi. Czekaj, bo zostawiłam tu telefon. Halo, Co ty robisz? pogotowie, przyjedźcie tutaj pod lodziarnię, bo ja człowieka potrąciłam, ale żyję. Co? Ła, czemu ja się śmieję? Jak mnie nogi bolą w ogóle, ja Bo to ledwo. jest szok, bo pan jest w Dobra, szoku. niech mi Proszę pani się nie zabiera ruszać. tym samochodem, może do tego. Nie rusza się O, pan! dobra, niech mnie pani wiedzie teraz do szpitala. Dobra, my zajedziemy w takim razie szybciej, dobra, to jedziemy Dobra, do niech wsiada szpitala. pani, dobra, jedziemy. Ła, jak mnie wszystko boli, ja nie wiem, jak ta kobieta jeździ w ogóle, przecież ona mnie normalnie potrąciła. Spokojnie, spokojnie. Pani doktor, jak tam będę żył? Będzie pan żył. Tak? Tu na razie pana położę, a Tutaj na to później po łóżko? prostu tak Dobra, okej. pojedziemy Jakaś na operacja czy prześwietlenie. coś? Czy nic nie musimy. Spokojnie, Niech najpierw pani musimy zrobić sprawdzi tutaj mi. prześwietlenie. Niech pani sprawdzi mi, bo Dobrze? moja ręka boli, noga mnie boli, wszystko mnie Okej, boli w już sumie. osłucham pana Dobra, to niech pani i usłucha. Dobra. sprawdzę wszystko. Jak? Wszystko jest dobrze. Parametry w porządku. Niech pan nie kaszle, Ale niech się pan źle nie kaszle. czujesz, naprawdę. To nic, dobrze, Jakieś tabletki by się przydały chyba, czy czy pan jest w coś. stanie chodzić? No właśnie ciężko, nie mogę teraz w ogóle, tak się położyłem i teraz nie mogę nic zrobić już więcej. Dobrze, to a spróbujemy pana przełożyć na Dobra, łóżeczko. okej. Okej, Okej, już pan. dobra. Jedziemy na Na prześwietlenie. Tak prześwietlenie? jest. Okej. Ogólnie jest wszystko w porządku, ale Wow! prześwietlenie też trzeba Jaka to zrobić. maszyna? Ojej, a ja się boję do takiej maszyny i Proszę mam tam się nie wejść? bać. Tak. Proszę się O ja, dobra. przenieść. I co, mam tak chodzić A dlaczego tutaj? pan dziwnie tak chodzi? No bo to jest X-ray. Okej, O, dobrze, dobra, wjechałem! w końcu się pan Ja nie wiem, ja położył. chyba mam coś połamane, dlatego ja tak krzywo chodzę Nie, coś. Nie wiem, co dobrze. tu się Miejmy wydarzyło. nadzieję, że będzie dobrze. O, przyszła moja pomocnica, gdzie Dobra, poszła. jak to No wygląda na razie wszystko? działamy. Okej, Okej, dobra. wyjeżdża pan. O ja tak wyglądam? Tak, pan tak wygląda. No jest troszeczkę źle, wie pan, bo jest uraz czaszki. Niech pani da mi to łóżko, bo ja nie mogę tak na. Ja nie mogę stać w ogóle. Proszę. Uraz czaszki? Uraz czaszki widzę. What? Tak, No to mostek nieźle. też trochę chyba jest po prostu obity, a kręgosłup To ile to. ja będę musiał tu leżeć w tym Nie szpitalu? będzie pan długo leżał. Dobrze, wraca pan na Aha, salę. dobra, okej, to tu mam się położyć? Tak, proszę, ja Dobra. chowam już łóżko, bo ono jest Okej, niepotrzebne. ojej, Ja jak mnie muszę boli. zrobić panu zastrzyk. Dobra. Muszę zrobić panu zastrzyk. Dobra, okej. Nie będzie bolało. Dobra. Okej. Oła, bolało jednak! Co pani kłamała, boli jak nie wiem co! I ostatni już. Jeszcze jeden? Tak. Okej. Sprawdźmy jeszcze uszy. Uszy? Uszy. Ale ja mam uszy czyste. No nie wiem, właśnie ojciec mi się Serio? wydaje. Mam Kompleksowe czyściutkie. badanie trzeba zrobić. Okej, no jest wszystko w porządku. W O takim dobra, to razie ja będę odpoczywał. musi pan tutaj siedzieć. Ja jeszcze skonsultuję pana przypadek ze specjalistą, z kolegą. Okej, I dobra. proszę To tutaj dziękuję ruszyć. bardzo, Proszę dziękuję bardzo, bardzo. do widzenia. Ojejku, jak mi wszystko boli, do masakra. Jak można było mnie tak potrącić? A teraz, jak ja będę teraz żył? Jakby wszystko boli w ogóle, masakra. Ale mam nadzieję, że długo nie będę tutaj leżał i zaraz wrócę do tej mojej pracy. Słuchajcie, byłem parę dni w tym szpitalu, już czuję się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ej, jakby chyba mnie wyleczyli normalnie. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale ekstra w ogóle mi się udało. O, jest tutaj pani lekarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja już chyba dzisiaj do wypisania jestem Tak, gotowy. zgadza się. Już tutaj wydrukowałam dokumenty właśnie O, to super, obok super, monitora. ekstra. A dla pana jeszcze tutaj daję tabletki. Okej, dobra, ale dlaczego pani je wypiła? Nie, ja tylko panu pokazuję, że Tak wszedł mam je się brać, jedzie, okej. tak? Dobra, okej, to Dwa dzięki. razy dziennie. Dwa razy dziennie. Tak. Dobra, super. I to wszystko? Tak, na razie tak, jesteśmy Wszystko. w kontakcie Super, właśnie bardzo tego. pani dziękuję. Do Do widzenia. widzenia. Wow, jak ekstra, słuchajcie, no to już jestem zdrowiutki. Będę musiał tylko brać te tabletki. Znaczy ten napój, jakiś taki syrop dziwny. Nie wiem, co to jest, słuchajcie. Także będę to brał i mam nadzieję, że już niedługo będzie w ogóle ze mną ekstra. No i wrócę do pracy. Ej, ja już nie będę chodził jednak po ulicy z tym telefonem, bo to było niebezpieczne bardzo. Więc ja będę tutaj bardzo ostrożny teraz. Okej, lecę do domu, słuchajcie. No i zobaczymy, jak ten syrop w ogóle na mnie podziała. Czy to wszystko będzie okej, jak ja wyjdę z tego szpitala, czy jednak, wiecie, coś będą jakieś powikłania. Zobaczymy. No mam nadzieję, że nie. Także idziemy. Muszę bardzo uważać teraz na tej ulicy, bo tu jeżdżą jak wariaty, słuchajcie. Naprawdę. Dobra, lecę do domu. Jestem w końcu już u siebie w domu. Dobra, wezmę pierwszą dawkę tego leku. Zobaczymy, jak to podziała. Okej. Nie, no smaczny jest nawet, słuchajcie, nie jest źle ogólnie.
Dobra, okej, okay. No to wszystko gotowe. No słuchajcie, ja teraz muszę dużo odpoczywać, więc idę się chyba położyć po prostu. I mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku ze mną tutaj. Dobra, jeszcze skorzystam tylko z toalety szybko. O, skorzystamy z toalety, dobra, super. No i słuchajcie, ten lek, no mam nadzieję, że podziała na mnie tutaj. Ja się kładę spać. Dobra, kładę się spać tutaj, muszę dużo, dużo odpoczywać, słuchajcie, teraz. No bo po takim, wiecie, takim wypadku, no to jest mega ciężko, więc będę tutaj odpoczywał, zobaczymy, co się wydarzy. O, ej, słuchajcie, obudziłem się teraz w nocy i czuję się tak naładowany, w ogóle jakbym miał mega dużo siły. Ja nie wiem, czy to po tym leku, czy co, ale zobaczcie, co ja umiem robić, backflipa. Jak ja nigdy w życiu backflipa nie umiałem robić, a teraz zobaczcie, na luzie sobie to robię normalnie. Ej, to jest ekstra, powiem wam, że ja nie wiem, czy to, wydaje mi się, że to po tym, jakby po tym leku mam w ogóle super moc. I serio, czuję się, jakbym mógł bardzo szybko biegać. Idziemy to przetestować, słuchajcie. Czy ja naprawdę mogę tak szybko biegać tutaj? Idziemy, słuchajcie, tu na zewnątrz. I uwaga, przetestujemy to. Dobra, na tej ulicy. Uwaga, 3, 2, 1. Wow, wow, jaka prędkość. Jo, czy jak ja szybko biegam, słuchajcie, tutaj teraz w tym, jo, w tym moim świecie, no. Serio, czuję się tak dobrze, ja chyba zostanę jakimś super bohaterem, jak mam takie super moce, mógłbym tutaj ratować wszystkich, słuchajcie, i bronić przed takimi wariatami w samochodach, jak tam wcześniej była ta dziewczyna. Na pewno tak zrobię, słuchajcie, ale idę, muszę sobie ogarnąć jakiś nowy strój, taki supermana, więc muszę najpierw go tutaj naszkicować, przemyśleć, słuchajcie, jak on mógłby wyglądać, także usiądę tutaj do komputera, słuchajcie, no i spróbujemy coś tu zrobić, także ja teraz wykombinuję sobie jakiś epicki strój i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Yo, siemanko, ja jestem Vitoman, zobaczcie, słuchajcie, taki jest mój strój super bohatera, no i teraz będę mógł bronić tego miasta. Może nie mam jakiegoś super ekstra pojazdu, ale na takiej hulajnodze na razie będę tutaj bronił. Później może dorobię się jakiegoś lepszego auta, ale na razie muszę tą hulajnogą tutaj ogarniać. Zobaczymy, czy oni wszyscy dobrze stoją. Tutaj źle stoją. Dobra, muszę to jakoś tutaj zabrać ten pojazd szybko. Uciekajcie stąd, źle stoicie. O, już szlają do mnie, o, wy wariaty jedne. Takie cwaniaczki, z was? Czekajcie, ja tutaj muszę moją turbomoc użyć. O, i dobra, i po samochodzie, elegancko. Dobra, lecimy, słuchajcie, dalej. Ja muszę tutaj obronić teraz to miasto przed tymi wszystkimi złodziejaszkami. Zobaczcie. Ej, dobra, szukamy gdzieś tutaj banku. Czy tu czasami ktoś się gdzieś nie będzie włamywał, także muszę poszukać tutaj dobrze. Okej, słuchajcie, mamy tutaj bank. Zobaczymy, czy nikt się tutaj czasami nie włamuje. Ale tylko muszę tą moją hulajnogę najpierw zrzucić. Dobra, okej, zrzucimy tą hulajnogę. Lecimy, słuchajcie. O, dobra, jest tutaj pan, który pracuje. Oj, co to za złodziejaczek? Stój, cwaniaczku! Co ty tutaj robisz? Halo, halo! Nie zaczynaj! Stać! Stać! Nie! Stać! Nie, stać! Ja jestem Vitoman, jestem tutaj super bohaterem w tym mieście i ja nie pozwolę, żebyś tutaj okradała teraz. Ale mnie to nie interesuje, kim ty jesteś, uciekam! Ej, chodź tu, cwaniaczku! Szybko, wracaj! Wracaj tu do mnie! O nie, słuchajcie, dobra, muszę jakąś broń sobie znaleźć. Czekajcie, czym by ją tu zaatakować? Jak ona szybko biega, dlaczego? O, dobra, schowała się tutaj, słuchajcie. To będzie moja nowa broń, słuchajcie. Dobra. Wciągnę ją tym odkurzaczem. Gdzie ona? Skoczyła do śmietnika? Zniknęła mi, uciekła! Nie, to jest niemożliwe, że ona mi ucieka, muszę ją dogonić! Gdzie ona jest? Ej, dobra, szukam. Ja muszę tutaj tym odkurzaczem moim ją zaatakować. Gdzie ty jesteś? O, widzę ją, kąpię się tu w basenie, dobra, chodź tu do mnie, stój, bo cię wciągnę do odkurzacza. Ej, złodziejaszku, chodź tutaj, widzę ciebie, stój. Zostaw mnie! Przestań pływać, wciągnę cię do odkurzacza. Stój, nie ruszaj się. Nie ruszaj się, zostaniesz teraz złapana i teraz normalnie zwiążę cię kajdankami, także dawaj, stój, chodź tutaj, ja cię muszę związać. Oj, dobra, idziesz teraz do więzienia, nie ma tak łatwo tutaj. Już jest koniec takiej zabawy. Ja coś wymyślę. Nie, idziesz teraz do więzienia, dobra, ja tutaj będę pilnował wszystkiego. Także słuchajcie, teraz jak jest Vitoman, nowy superbohater tutaj w mieście, to nikt nie ma szans, słuchajcie. Ja mam nadzieję, że taki odcineczek wam się spodobał. Jeżeli tak, chcielibyście więcej odcinków z Brookhaven, napiszcie koniecznie w komentarzu. Chcielibyście, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał i wpadajcie na vitoshop.pl po nowe epickie rzeczy. A ja wam się dziękuję za uwagę, widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na moim kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie, pa pa! Pa.